Cześć, jestem Grzegorz. A ja jestem Magda. Dzisiaj nagrywamy dla Was drugi odcinek w ramach naszej współpracy z portalem Nieruchomości Online. I w ramach tego odcinka zaprezentujemy Wam piękny dom położony tuż nad samym jeziorem w okolicy Bydgoszczy. Musicie się koniecznie przyjrzeć jego otoczeniu, a do tego wnętrza zaprosiła nas Sabina Libera z Libera Nieruchomości. I jak widzę, Sabina już na nas czeka, więc idziemy, chodźcie, pokażemy Wam ten dom. Zapraszamy. Tak, dokładnie. Tym razem nie jesteśmy w Warszawie. I bardzo nas to cieszy, że takie miejsce możemy Wam pokazać właśnie jesienią, bo bardzo klimatycznie nam się tu zrobiło. Cześć, nazywam się Sabina Libera, reprezentuję firmę Libera Nieruchomości z Bydgoszczy. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia pięknego domu w Borównie, gmina Dobcz, województwo kujawsko-pomorskie. Zapraszam serdecznie. O, i tam od razu widać wodę. Tak, piękny widok. Ile to jest? 50 metrów do jeziora? Około 50. Około 50, wow. To pójdziemy później. Oczywiście, najpierw zapraszam do środka. Pierwsza sypialnia. Ale piękne łoże, wow. Chyba metr 60 co najmniej. Tak. To sypialnia rodziców. Pokój powstał z podzielenia dwóch pokoi, żeby było przygotować ten dom tak, żeby był wygodny dla pięcioosobowej rodziny. Super. Zobacz, jaskiniowiec jakiś. Tak, tu jest taki stwór. Ale patrzę. Pokój nastolatka, taki troszkę wyposażony w stylowe meble. Fajne. Też około 12 metrów pokój. Można powiedzieć, że to całkowicie niestandardowy pokój dziecięcy. Zupełnie niestandardowy, tak. Zazwyczaj mamy albo niebieski kolor, albo różowy, a tutaj całkiem inne wyposażenie. Tutaj ze względu właśnie na konieczność wygospodarowania tych dodatkowych pokoi, aneks kuchenny został zaaranżowany w tym szerokim przejściu. Jest też możliwość, żeby przy oknie, które tutaj jest za lodówką, zrobić jakiś stół, taki na powiedzmy poranną kawę. A pokój dzienny, który jest takim pokojem telewizyjnym, mamy tutaj. Duża sofa, duży narożnik, żeby się wszyscy zmieścili, każdy, żeby miał wygodne miejsce. No i oczywiście stół, bo to taki jest ważny mebel w każdym domu. Centrum każdego domu. Tak. Taki szwedzki styl, bardzo mi się to podoba, bo właśnie w takich domach nad jeziorem właśnie tego się oczekuje, żeby to było drewniane, minimalistyczne i jak najlepiej jasne. Zapraszam do ostatniego pokoju, który był kiedyś pokojem dziennym z aneksem kuchennym. Teraz tutaj dwóch chłopców mieszka. No i mają wyjście na wyjście dosyć na taras, duży taras. Piękny widok na bezpośrednio jezioro. Na ogród i jezioro. Zapraszam. To jest to. To jest to. I od razu wychodzimy na jezioro. Tak, widok jest niesamowity. Przepiękny. O każdej porze roku. Latem. Wiele osób na pewno marzy o tym, żeby mieć po prostu dom, z którego wychodzimy na taras i mamy piękny widok na jezioro. I tutaj już jest perfekcyjne. Zasiadamy sobie na kanapie. I tutaj sobie właśnie siadamy. Słuchajcie, z gorącym kubkiem kawy. Co rano. Ale spokój. Idziemy nad jezioro? Oczywiście. To idziemy. Sabina, jaka jest powierzchnia tego domu? Powierzchnia domu to około 100 metrów kwadratowych. Dom zlokalizowany jest na działce o powierzchni około 800 metrów kwadratowych. No i oczywiście to, co jest największą atrakcją, czyli to zejście, bezpośrednie zejście na taką prawie, że prywatną plażę i jezioro. Piękne tereny spacerowe, piękne lasy, ale też szkoła w pobliżu, przedszkole. W pobliskiej miejscowości w Dobczu mamy wszystkie urzędy, wszystko to, co jest potrzebne nam do życia, plus sklepy większe, mniejsze, także miejsce idealne do zamieszkania. Ale ten dom jest dla każdego. Jest dla rodziny z małymi dziećmi, ponieważ one pierwszy wybór, wykorzystają potencjał tego miejsca, to jezioro, tą naturę, tą przestrzeń. Ale myślę, że też jest dla osób, które dużo pracują i potrzebują takiego resetu po ciężkiej pracy. Tak. Na pewno jest dla osób starszych, bo będą miały tutaj właśnie tą ciszę, spokój, grzyby, spacery, plaże, kawałek ogródka, żeby coś w nim porobić. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jak Wam się podobał ten dom? Napiszcie koniecznie w komentarzu. No my jesteśmy zachwyceni, prawda? Zarówno domem,
jak i samą okolicą. Dokładnie, ale też jesteśmy zadowoleni bardzo, że udało nam się trafić tutaj, czyli do Sabiny, takim pięknym jesiennym dniem, bo naprawdę no, iście spektakularnie to wygląda właśnie jesienią. To prawda. Komentujcie ten film, napiszcie, jak Wam się podobał, jak Wam się podoba sam dom i cała okolica. Zapraszamy też oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Koniecznie. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi dodawanymi przez nas materiałami. A jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami dotyczącymi tej oferty, to wszystko znajdziecie w linku poniżej. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia. Do zobaczenia.